Siemaneczko moi drodzy, witam was z tej strony TryOnDie i zapraszam was na pierwszy odcinek z Clash Royale. Wciąż nie wierzę, że to robię. Tą grę po raz pierwszy przedstawiliście mi na live'ie, jednak miałem troszkę małe wątpliwości do tego, w jaki sposób jest to rozgrywane, że to troszkę jest nie fair, ale w każdej grze spotyka się oczywiście graczy, którzy mają po kilka kont i starają się być cwaniakami poprzez to, że mają nowe konto, mimo wszystko będąc już zaawansowanym graczem. Przez kilka dni dobrze mi idzie. Nauczyłem się tak naprawdę strategii, jak to faktycznie wygląda, z czym to się je, i na sam początek oczywiście, żeby zacząć z przytupem, zaczniemy od otworzenia pierwszej skrzynki. Oczywiście pierwsza skrzynka jedna z najlepszych, bo tutaj mamy magiczną skrzynkę. Jedna skrzynka, jeden meczek. Mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria. Zachęcam oczywiście do lajkowania, bo od tego tak naprawdę zależy, czy dalej będę ciągnął tą serię. Albo innymi słowy, zakończymy ją na tym odcinku. Od was zależy, łapka w górę, czy łapka w dół. Zaczynajmy. Pierwsza skrzyneczka, oczywiście Magical Chest. Co z niej dostaniemy? Oczywiście sporo kasy, bardzo mi się to podoba. Będę mógł kupować różne przedmioty, dokładnie postacie, karty, którymi walczę. Dokładnie do bonusowania ich, do PR-upowania. Tutaj z tego mało co korzystam, praktycznie chyba ani razu nie użyłem tego. Tych widziałem, że sporo osób korzysta z tego, jednak jakoś to mnie nie przekonuje, żeby tego używać. Tutaj też niekoniecznie. Oczywiście już istnieje mój klan, zakon TryOnDie'a, i zachęcam tam wszystkie osoby, które no, dosyć często grają w tą grę na bieżąco, by móc tak naprawdę za każdym razem wbić jak najwyższy level tego klanowego chesta. Mam nadzieję, że to się uda. Mamy strzałeczki, oczywiście to power-upuje dosyć często. Lightning, widziałem, że dużo graczy zaawansowanych wykorzystuje to na wyższych poziomach, jednak oczywiście to zależy od tego, jak mi się to uda w przyszłości. Zdobycie właśnie odpowiednich kart, żeby to spowerupować. O, Musketer, to mi się podoba. Piąty level. Bardzo pomocne. Tutaj oczywiście te szkieletory są pomocne tylko i wyłącznie w niektórych przypadkach, gdzie tak naprawdę mamy do czynienia z ciężkim przeciwnikiem, który się porusza wolno, ale zdaje mocne obrażenia. I wystarczy tak naprawdę, zwróćcie uwagę, pierwszy level, o ile ktoś nie ma strzałek, oczywiście odblokowanych, żeby właśnie ich pokonać. A tak to dają radę sobie z każdym rodzajem przeciwnika. Od giganta, poprzez szkieleta giganta, jak i też nawet mniejszych przeciwników, chociażby nawet tego rycerza na koniu, który ma lance. To jest najbardziej wkurzająca postać w całej grze. Dobra, Magical Chest jest odblokowany. Spróbujmy teraz, dobra, tu weźmiemy tutaj dodatkową skrzyneczkę, która jest mniejsza. O! Tą kartę będę tutaj próbował boostować, jednak nie widziałem pożytku z niej, jeżeli mam ten zestaw aktualny, którym aktualnie gram. Poczekamy, poczekamy, na razie nie śpieszy mi się do wbijania levelu. Sprawdzimy, czy tym zestawem, którym tak naprawdę testowałem go już wielokrotnie, uda mi się po raz kolejny wygrać już na arenie piątej. Poczekamy, tutaj jest dobra. Tutaj i tutaj. Mam nadzieję, że nie ma wrednych postaci. Tutaj damy ogarnąć. Wrzucimy czarownicę. Również. Tam to sobie daje radę poniekąd. Ale potrzebujemy dodatkowych strażników. O, nie, nienawidzę, nienawidzę tych gości. Oni są mega wredni. Ale przynajmniej daliśmy radę pokonać troszeczkę i... Dobra, pokonać im całą. Teraz poczekamy. Czarnoksiężnik na czarnoksiężnika. Tak, on ma poziom pierwszy, ja mam też pierwszy chyba. Albo drugi. Zdecydowanie drugi. Dobra, ta rozwaliła. Smoczek. Będzie ciężka walka, bardzo ciężka walka. O nie, ma tego gnoja. Nie, 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 nie. On się skupia strasznie na wieży, dlatego tu jest ciężkim graczem. Strasznym przeciwnikiem. Ten koleś na koni, na świni. Będzie problem, poczekamy tutaj. Tak jest. Oni to rozwalą, zdecydowanie, tak, dokładnie. Od tego właśnie zależy, jeżeli stracimy je... O matko. I don't know, it's coming so fast. Jest ciężko. Rozwali nam drugą. Przydałoby się teraz szybko zdziałać, tak, żeby kolejnym balonem rozwalić mu jedną wieżę, chociażby jedną wieżę.
Skończ go. Strasznie rozważnie. O nie. No i kolejna wieża pójdzie się grać. Bardzo mocny zestaw kart ma. Sekund, nie dam rady. Mimo, że mamy teraz na buście. Może jeszcze coś zdziałamy. Jest czarownik. Tu skasujemy. Jedną opuścił, dobra, jedną opuścił. Oszesz mordę, serio? Rozwal tą bombę. Co z tego, że rozwalimy jedną wieżę, ale... Zawsze coś. Na ostatnich sekundach. No, nie udało się pierwszej walki wygrać. Było ciężko. Ma zestaw kart, który tak naprawdę powoduje, że jest przerąbane. Dobra, tak obiecałem, kolejną skrzyneczkę oczywiście tu i serną pierwszą zaczniemy. Bo przegraliśmy. Może w kolejnych rundach się to uda. Dobra, nic ciekawego nie było. Dobra, kolejna skrzynia. Te fajerki nie wiem, czy w ogóle są przydatne. Widziałem wielokrotnie, że tylko zabijają połowę żyć mojemu właśnie, mojej karcie. Mojemu stronnikowi. A to poza tym bonusu u nich nie widzę. Jakiegoś takiego, który miałby znaczenie. Ale dobra. Lecimy z kolejnym meczykiem. Może uda się wygrać. Poczekajmy. Teraz możecie się pytać, jakim cudem udało mi się zajść tak daleko z takim pechem. To jest taka, można powiedzieć, zależność. Zawsze jak coś robisz na pokaz, nigdy się nie udaje. Dobra, skatowaliśmy troszeczkę tam. Ale wiemy, że ma strzałki. Strzałki, które mogą mnie zniszczyć. Nasza tutaj bomba, dobra. Ten będzie się bawił, spoko. Ja tam rozwalę, mam nadzieję, mu już tą wieżę. Jest, świetnie, rozwalimy. Huh, po raz pierwszy. Prawie. Okej. Okay. Wiem, że tamtą wieżę już rozwalę na jeden strzał. Teraz trzeba by się pociągnąć tą prawą stronę. Ho, ho, ho! Ja mu nie pomogę. Czarownica tu od tego jest. Specjalnie strzałek nie będę wykorzystywał, żeby zajęły się tak malutkim problemem. Tak jest. Malutki problem, mówicie. Czarnoksiężnik da radę. Teraz tylko balona by trzasnąć na drugą stronę, żeby zajął się lewą stroną. Pięknie! Rycerzyka rzucił. Rozwalę drugą wieżę. A może szkielety dadzą radę, dadzą radę. Tak jest, przyblokowane. Ma strzałki na pewno. Ale skasowany, to się liczy. Tutaj. Norma. Teraz bronić. Nie wiem, czy potrzebnie, ale zawsze to jakiś bonus. Czarnoksiężnik tutaj pomoże na pewno. O, i są szkieletory moje. I o to mi chodziło. Teraz pocisnąć prawą stronę i tylko jeden strzał wystarczy, żeby rzucić na lewą stronę. I jest po nim. Tak jest, wygrana, wygrana. Świetnie, nawet jednej wieży mi nie rozwalił. Było ciężko, było ciężko. Jest kolejny Golden Chest, będzie na następny odcinek oczywiście otwierany. Otwieramy kolejną skrzyneczkę. Kasiurka. Na bazie moich kart sugerowania, jaki mam zestaw wybrać jako drugi, trzeci. Oczywiście najbardziej lajkowany komentarz z najlepszą listą
sugerowanych właśnie kart dla mnie, stronników, będzie wybrane w kolejnym odcinku. I osoba, która będzie miała komentarz z listą najbardziej polajkowany, będzie listą w następnym odcinku. Oczywiście z uwzględnieniem komentarza. A my teraz przejdźmy do jeszcze jednej walki. Co on zagra? Będzie czekał, będzie czekał. Ha, ha, ha! Gnój. Gra właśnie tą kartą i wie, jak rozegrać to, jeżeli mam naszego Bombermana. To będziemy kasować w ten sposób. Po wieżyczkę. Trzy budynki ma. Czyli gra tylko na budynki, być może. Obstawiam, że tak. Ciekawy zestaw w każdym razie, jak gra tylko na budynki. Bardzo ładnie. Czarnoksiężnik też sobie da radę z nimi. Będzie stawiał bardzo duży opór. W każdym razie obronę ma bardzo mocną. To trzeba przyznać. Sprawdźmy, czekaj, kurde, gdyby tak... Bomberman nie rozwala powietrznych. Ha, ale ogniki rozwalają. Świetnie. Bardzo dobrze z tego wyszliśmy. Ta wieża dzika, patrzcie. Widzicie to? Same budynki. Pierwszy raz widzę takiego gracza. Będziemy się karać, ale nikt z nas nie wygra. To będzie remis. On tu stawia definitywnie na obronę. Jeżeli wygra, to fuksem. Pełna talia obrony. Sprawdźmy, czy teraz zrobi coś z tym. Mamy czarnoksiężnika. No bo tu skaramy to. Może się uda... Może coś się uda zrobić. Full obrona, full obrona. Tego się nie widziałem nigdy do tej pory. Istnieje możliwość, że będzie... Sudden Death. Tak jest. Czyli komu się uda rozwalić, ten wygrywa. Może w ten sposób go zniszczymy. Na drugą stronę tego się spodziewał, że tak zagramy. Ale tutaj oczywiście ta brama będzie dla nas wygodniejsza, bo troszeczkę już zadaliśmy tu obrażeń. No, 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 dacie radę, dacie radę, wierzę w was. ...13 sekund. Mega defensywne. Same tylko i wyłącznie budynki. Pierwszy raz takie coś widzę. Ale co mu z takiej gry, jeżeli będzie tylko remisował? Niczego nie zyska. Fuksem wygrywa, jeżeli gość, przeciwnik nie ma odpowiednich kart. No dobra, mam nadzieję, że wam meczek się spodobał. Oczywiście zachęcam do lajkowania i do subskrypcji. Dodatkowo jeszcze oczywiście zachęcam do pisania komentarzy z listą kart, które sugerujecie, żebym wykorzystał w następnym odcinku. I żegnam się na chwilę obecną z wami. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia i trzymajcie się. Heja!